Dziękujemy za tak liczne przybycie. Myślę, że poczekamy jeszcze minutkę na spóźniackich i będziemy zaczynać. Bardzo mi miło widzieć tutaj kilka znanych mi nazwisk. Witam Państwa serdecznie w takiej webinarowej formie. Dobrze, to ja od razu powiem, że jak będą jakiekolwiek pytania, to właśnie na tym czacie proszę wpisywać te pytania i my się postaramy na bieżąco w trakcie prezentacji odpowiadać na te wszystkie pytania. Chyba, że będą jakieś bardzo skomplikowane, wtedy zostawimy je sobie na koniec, i nie, żeby się nie wybijać z jakiegoś tam ciągu naszej prezentacji i wtedy odpowiemy na końcu. Dobrze, myślę, że powoli możemy zaczynać. Ja się nazywam Beata Nowalska, jestem menadżerem do spraw wzrostu w zespole treści cyfrowych Empiku. Dzień dobry, ja nazywam się Radosław Przybyłek, jestem zastępcą kierownika działu bibliotek w Platonie. Bardzo mi miło, że mogę uczestniczyć tutaj w tym webinarze. Tak, i chcemy dzisiaj zaprezentować nasz materiał na temat nowoczesny czytelnik, e-booki i audiobooki w bibliotekach. Agenda naszego spotkania jest bardzo prosta. Najpierw chcemy opowiedzieć trochę o takich zmianach na rynku książki, potem o tym, co się dzieje w bibliotekach, a na koniec przedstawić naszą usługę, nasze takie wspólne dziecko Platona i Empiku, czyli Empik Go dla bibliotek. Natomiast zanim to zrobimy, to mamy dla Państwa taką krótką ankietę do wypełnienia. Widzicie Państwo tą ankietę? To jest takie pytanie, czy Twoja biblioteka udostępnia czytelnikom książkę cyfrową? Super, widzę, że już są pierwsze odpowiedzi. Jeszcze minutkę dajemy sobie na odpowiedzi i przechodzimy do prezentacji. Naprawdę dziękujemy za tak liczne przybycie. Trochę się tego nie spodziewaliśmy. Myśleliśmy, że to będzie nudny webinar, na których będzie 10 osób. Państwa obecność i Państwa frekwencja naprawdę nas miło zaskoczyła. Też trochę zestresowała. Także pozdrawiam Brzesko. Także pozdrawiam Włoszczową, Wejherowo, okej, okay, nie mogę, bo ja bym tu wszystkich pozdrawiał teraz. I cała godzina zajdzie na pozdrowienia. Tak. Dobrze, myślę, że powoli zamykam ankietę. Wyniki udostępnimy później i przechodzimy do naszej prezentacji. Zaczynam ja, opowiem trochę o takich trendach w sprzedaży książki, zarówno fizycznej, jak i cyfrowej. I tutaj chciałam zacząć od tego, że na przestrzeni lat zwiększyła się liczba wydawanych tytułów, ale zmniejszył się średni nakład wydawanych książek. I to, że ta liczba wydanych tytułów rośnie, spowodowało, że powierzchnia sklepowa, powierzchnia księgarni zaczęła być ograniczeniem, stąd sprzedaż książki fizycznej przenosi się coraz mocniej do kanału online, gdzie jest przestrzeń na pełny, szeroki asortyment. Z takich naszych obserwacji do Empiku widzimy również, że rośnie sprzedaż, liczba zamówień książki na życzenie, w druku na życzenie. To jest taka opcja, gdzie można zamówić sobie druk książki, której nakład się już wyczerpał i której nakład nie jest już dostępny. I to, co jeszcze widzimy, to to, że rośnie liczba autorów decydujących się na self-publishing, czyli na samodzielne wydawanie książek. I tutaj przykładami są z rynku podcastów dwie osoby, Joanna Okuniewska i Justyna Mazur. To są takie dwie podcasterki z dużym gronem słuchaczy. I obie one, zamiast iść do wydawnictwa, wydać książkę, po prostu wydały ją same, własnymi siłami, własnymi nakładami i sprzedają je tylko i wyłącznie na swoich stronach. I pomimo, że to jest dostępne tylko na ich stronach, to sprzedaje się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy. I to jeżeli chodzi o książkę fizyczną. Natomiast tak jak mówiłam, już sama książka fizyczna coraz mocniej przenosi się do sprzedaży online.
to tym bardziej rośnie znaczenie formatów digitalowych. Mamy tutaj wyniki z Empiku, z porównania roku 2020 do 2019. I sprzedaż książki cyfrowej w Empiku wzrosła o 34% w przypadku e-booków i o 47% w przypadku audiobooków. A jeszcze mocniej niż sama sprzedaż tej książki cyfrowej, wzrosła sprzedaż subskrypcji na książkę cyfrową, czyli właśnie takiego abonamentu. I wzrost tutaj 2020 do 2019 to było 374%. Nie da się ukryć, że na te imponujące liczby duży wpływ miał COVID i lockdowny, które wzmocniły ten trend cyfryzacji książki. Natomiast mimo wszystko teraz już w 2021 roku może te wzrosty nie są tak duże, ale nadal istotne. I jeszcze na jeden trend chcę zwrócić uwagę, na ten, że Polacy przekonują się do subskrypcji. Średnia liczba subskrypcji w Polsce z roku 2020 na 2021 wzrosła z 3,9 do 5,7, czyli wzrosła bardzo znacząco. To, jeżeli chodzi o źródło danych, to jest raport Fundacji Digital Poland. No i tutaj bierzemy pod uwagę wszystkie subskrypcje, również te telekomunikacyjne, właśnie na internet, telefon, ale też te treści cyfrowe. I to, co ostatnio powiedziała Ewa Schmidt-Belcarz, prezes Empiku na Europejskim Kongresie Gospodarczym, że właśnie już 6 na 10 Polaków deklaruje, że posiada subskrypcje głównie treści cyfrowych, telewizyjnych, filmowych, ale również audiobooków, e-booków lub muzyki. Więc mówimy tutaj o milionach ludzi, którzy zdecydowali się na subskrypcję w ciągu ostatnich 12-18 miesięcy. I tyle, jeżeli chodzi o takie trendy książkowe, trendy subskrypcyjne, a teraz trochę odnośnie trendów bibliotecznych. Dziękuję. Bardzo miło wytłumaczyłaś w zasadzie, czym jest już nowoczesny czytelnik. Ja opowiem trochę o nowoczesnej bibliotece, tak? Bo gdzieś ten czytelnik się musi pojawić. Wszyscy wiemy, że biblioteki w ostatnich latach naprawdę wykonały znakomitą pracę, umacniając taką swoją pozycję i znaczenie i otwierając się na nowe obszary i dostosowując do potrzeb czytelników. Ale jak się zmieniały i dokąd zmierzają? Zapewne doskonale Państwo o tym wiedzą, no bo to jest webinar głównie dla bibliotekarzy, ale ja chciałbym się podzielić swoimi spostrzeżeniami odnośnie trendów i zmian w bibliotekach, które zbierałem przez wiele lat mojej pracy w dziale bibliotek firmy Platon. Chciałem się tym podzielić, dlatego że uważam, że dzisiaj biblioteki są naprawdę ważnymi punktami na mapie w całej Polsce, ważnymi punktami związanymi z szeroko pojętą kulturą. I tutaj pierwszą taką ważną zmianą, która zaszła w bibliotekach w ostatniej dekadzie, w ostatnim czasie, jest architektura. Biblioteki po prostu zaczęły wyglądać nowocześnie i przyjaźnie z zewnątrz, jak i wewnątrz. Mogę powiedzieć, że w dzisiejszych czasach biblioteka to nie jest jakaś chatka gdzieś w środku lasu, do której trzeba dotrzeć zimą saniami. Nie, te czasy już minęły. Biblioteki dzisiaj wyróżniają się swoim wyglądem na tle budownictwa i w ten sposób łapią też czytelnika za serce. Jeszcze przed wejściem do środka biblioteki czytelnik już jest zafascynowany tym, jak ta biblioteka wygląda w dzisiejszych czasach, jak się zmieniła. Biblioteki po prostu stają się nowoczesne, a nowoczesny design ma to do siebie, że jest piękny i funkcjonalny. Kolejną ważną zmianą, która zaszła w bibliotekach, to jest sposób definiowania sukcesu. W dzisiejszych czasach liczba wydanych kart czytelników czy wypożyczonych księgozbiorów nie mówią wszystkiego o bibliotece. Rola, jaką w tej chwili odgrywają biblioteki w lokalnej społeczności, wyszła poza tą granicę tego udostępniania księgozbioru. I tutaj śmiało stwierdzę, że dzisiaj, śmiało, proszę mnie tu skorygować, jeżeli to będzie zbyt śmiałe, że dzisiaj w bibliotekach dzieje się tyle samo albo nawet więcej niż w ośrodkach kultury.
I tak jak tutaj widzimy na tym slajdzie, dzieje się naprawdę bardzo dużo. Odbywają się konkursy, odbywają się spotkania autorskie, szkolenia. Ostatnio tutaj miała miejsce Noc Bibliotek, którą my tam jesteśmy mecenasem tej akcji. Biblioteki także wspierają lokalnie swoich czytelników, bo na przykład pomagały w spisie powszechnym. No i zdarzają się także biblioteki jako wydawnictwa. Nie wiem, pozdrawiam tutaj Książnicę Pruszkowską, która jest też wydawnictwem. Według mnie wyjście takie do społeczności, zamiast czekania, społeczność przyjdzie do biblioteki, stała się taką koniecznością i taką zmianą czasu i ważnym elementem w procesie zdobywania tego czytelnika. Kolejnym elementem jest sieć. My jako dział bibliotek weszliśmy w świat Facebooka jakiś rok temu. Przy okazji zapraszam na naszego Facebooka Platon w bibliotekach. I to, co tam zobaczyliśmy, kompletnie nas zaskoczyło. My nie byliśmy świadomi tego, że wirtualna obecność bibliotek tak wzrosła. Biblioteki po prostu świadomie i bardzo dobrze wykorzystują media społecznościowe jako reklamę swojej działalności, jako sposób dotarcia do czytelnika. Oczywiście jest to dzisiaj konieczne, bo młody czytelnik wykorzystuje często media społecznościowe, internet do szukania informacji. Oczywiście ja tu wspomniałem o Facebooku, ale też będzie to TikTok, Twitter czy YouTube, a nawet Instagram, tak? W zasadzie można też tak stwierdzić, że każde media społecznościowe są wykorzystywane jako środek dotarcia do czytelnika. I tutaj najważniejszy slajd, e-book. To jest takie ostatnie ulepszenie, które ostatnio biblioteki wprowadziły do swojej oferty. E-booki stały się takim fizycznym uzupełnieniem, stało się uzupełnieniem fizycznego księgozbioru. W roku 2025 5% czytelników używało tej elektronicznej formy książek, co przy tam 7 milionach bodajże czytelników daje nam liczbę około 300-400 tysięcy czytelników takiej książki. Dodatkowo ministerstwo też zauważyło, że ten trend tych e-booków jest dosyć ważny, dlatego nowy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa pozwala na zakup dostępu do e-booków właśnie takim, jak jest MPGO. Według mnie e-book obok fizycznej książki wszedł po prostu na stałe do takiego szerokiego wachlarza atrakcji czy wydarzeń, jakie w dzisiejszych czasach oferują biblioteki. Tak, to prawda. Teraz jest może dobry moment, żeby opublikować wyniki naszej ankiety. Widzimy, że 73% osób wzięło udział w ankiecie, z czego dziękujemy. 90% odpowiedziało, że tak, czyli że ta książka cyfrowa. Nie, to jest 63%. To jest 90%. A przepraszam, 90 osób, 63%, to prawda. Okay. A nie, mówisz, to jest 90 osób na 144, to jest 63%, ale ze wszystkich, czyli 27 osób odmówiło, nie odpowiedziało, 63% powiedziało tak i 10% powiedziało nie. Czyli w zasadzie wychodzi na to, że mamy tutaj takich świadomych użytkowników, świadomych bibliotekarzy, którzy wiedzą, co to jest e-book i przyszli po konkretną rzecz. Tak, i wracamy do prezentacji. No bo teraz jakby czas na tą ostatnią część, czyli na MPGO dla bibliotek. Najważniejszą. Tak. No i w związku z tym, że no, mamy ten MPGO i Platona, to po prostu do wielkiego gara, niczym, nie wiem, Druid w Asterixie i Obelixie, wrzuciliśmy MPGO z ich naprawdę wyjątkową ofertą, z ich intuicyjną aplikacją. Do tego dorzuciliśmy Platona, który jest doświadczonym dystrybutorem książek do bibliotek, który świetnie zna rynek i jest na tym rynku partnerem dla bibliotek.
No i z tego powstał produkt MPGo dla bibliotek, który jest dostępny do pełnej wersji MPGo tylko dla czytelników bibliotek. Specjalnie dla Was. Tak. No i trochę o samym MPGo, bo nie wiem, na ile Państwo macie, mieliście styczność z tą usługą. Więc MPGo jest to aplikacja, która jest jednocześnie czytnikiem e-booków i odtwarzaczem audiobooków i podcastów. Na rynku jest już od 2018 roku, a obecnie korzysta z niej ponad 250 tysięcy użytkowników miesięcznie. Czyli naprawdę bardzo dużo. W swojej ofercie mamy 70 tysięcy e-booków, audiobooków, podcastów, a także produkcję oryginalną, o których opowiem za chwilę. Jesteśmy dostępni na smartfonach, tabletach, czytnikach i co ważne, można też MPGo korzystać nie tylko w trybie offline, online, ale również offline. Ściągnąć sobie swojego e-booka, swój audiobook i korzystać bez dostępu do internetu. W temacie samej oferty, tak jak już wspomniałam, posiadam szeroką ofertę. 35 tysięcy e-booków i 25 tysięcy audiobooków i podcastów. W tym mamy także nasze produkcje oryginalne. Produkcje oryginalne MPGo, których jest około 50. Tutaj pokazałam tylko część z nich. I co ważne, dlaczego też trochę weszliśmy w te produkcje oryginalne i w te podcasty? Ponieważ no, nie da się ukryć, że z raportu Biblioteki Narodowej wynika, że no, niedużo Polaków czyta. Polacy nie czytają dużo. Więc pomyśleliśmy, że warto wyjść trochę z tego stricte czytelniczego świata i wejść trochę w świat rozrywki. I zaoferować trochę więcej treści, które są treściami krótkimi, odcinkowymi, w których słyszymy znane głosy, które znamy z mediów społecznościowych, z telewizji, z kina. I po prostu gdzieś tam skłonić te osoby, które nie do końca do czytania książek są przekonane, do tego, że książek można słuchać, że książek można słuchać jak serialu, w odcinkach i że ta książka to tak naprawdę nie jest nic strasznego, na co potrzebujemy naprawdę dużo czasu. I właśnie wśród tych naszych produkcji oryginalnych mamy na przykład Molly, Dublerkę, Wilkołaka. To były po prostu w danym momencie premiery, nowości, które nagraliśmy jako audioserial w naprawdę doborowej aktorskiej obsadzie z takimi nazwiskami jak Cezary Pazura, jak Anna Deryszowska czy Paulina Holc. Ale mamy też na przykład Lalkę. Sięgnęliśmy po tego klasyka i wydaliśmy go naprawdę w pięknej oprawie, z takimi dźwiękami tła przypominającymi epokę i też z bardzo dobrową obsadą, bo mamy tutaj Adama Woronowicza jako Wokulskiego i Julię Bieniawę jako Izabelę Łęcką. I fajne jest też to połączenie takiego znanego aktora z taką raczej influencerką, też aktorką i piosenkarką, Julią Bieniawą, bo zależało nam, żeby przyciągnąć tych najmłodszych, żeby przyciągnąć tych, którzy w danym momencie tę lekturę przerabiają w szkole, żeby mieli ochotę do tej lektury sięgnąć, żeby słyszeli w niej swoją ulubioną aktorkę, swojego ulubionego aktora. Mamy też na przykład reportaż audio, Przerwany lot. To jest naprawdę bardzo ciekawy reportaż, gdzie w 8 odcinkach opowiadamy o 8 największych katastrofach lotniczych. Jest on o tyle ciekawy, że mamy tam zeznania, nie tylko jakąś jedną opowiadaną historię, ale mamy tam zeznania jakichś pilotów, specjalistów, psychologów, ludzi, którzy byli przy danej katastrofie, na przykład kontrolera lotu, czy strażaka, który po katastrofie jakby gasił i próbował gdzieś tam skutki tej tragedii zminimalizować. No i przyznam, że chwytający za serce reportaż, bo posłyszymy jakby jak blisko było na przykład, żeby dany pilot leciał wtedy tym samolotem i że jakiś przypadek, jakaś chwilowa decyzja zdecydowała, że jednak go tam nie było. Bardzo polecam. Ale mamy też treści, które były napisane specjalnie pod audioseriale. To jest na przykład Gra Luizy czy Fucking Bornholm. I co ciekawe, to są treści, które najpierw były napisane jako audiobook, później wydaliśmy je jako MPG, jako książki, ten film Fucking Bornholm, właśnie ten tytuł, będzie teraz kręcony jako film. Będzie teraz w kinach całkiem niedługo, więc bardzo fajne jest to przejście, że audiobookami nie muszą być książki, tylko już wydane książki, które po prostu ktoś przeczyta. Audiobookami może być po prostu jakiś, albo możemy stworzyć jakiś audioserial ze specjalnym scenariuszem, który potem może stać się książką, a potem jeszcze może stać się filmem. Więc już tutaj ta kolejność formatów, to jakby, który z którego wynika zostało gdzieś tam zaburzone i jest bardzo płynne. I serdecznie zachęcam do przetestowania, bo jest to, nawet jeżeli ktoś nie do końca lubi audiobooki, to są to takie naprawdę dużo, dużo przyjemniejsze formy
formy tych audiobooków, właśnie gdzieś tam z tym podziałem na role, gdzie zdążymy się po prostu gdzieś tam przywiązać do tych bohaterów. Mam pytanie. Proszę bardzo. Bo tutaj widzę, że Malcolm XD też jest jako produkcja oryginalna. Tak, tak. To było w czasie pandemii. Malcolm specjalnie dla nas napisał taką serię Kroniki koronawirusowe. I to jest To tylko dla MPGO, tak? Tego nie ma nigdzie indziej. Tak, tego nie ma nigdzie indziej, to jest tylko w MPGO. To jest kilka odcinków takich zabawnych historii napisanych przez Malcolma w jego stylu. Tak, był na Nocy Bibliotek też, tam były z nim takie spotkania autorskie przy okazji. No i to ważne, tą ofertę sukcesywnie rozbudowujemy. Tutaj mamy porównanie ilości tytułów per format i porównanie między sierpniem 2020 roku i sierpniem 2021. Jak widzimy, każdy z tych formatów rośnie, pewnie najsilniej podcasty, natomiast po prostu podcasty są odcinkowe. A tutaj liczymy jakby nie liczbę serii, tylko liczbę odcinków, więc naturalnie tutaj te wzrosty były takie najbardziej najsilniejsze. No i jeszcze co ważne i o czym chciałam koniecznie powiedzieć, to to, że gwarantujemy dostęp na wszystkich urządzeniach, że jeszcze 2-3 lata temu MPIC Go to była aplikacja tylko na telefon i na tablet, no ale szybko zorientowaliśmy się, że czytelnicy nie do końca lubią czytać na telefonie czy tablecie, że jednak po to są czytniki e-booków, żeby na niej sobie psuć wzrok i żeby czytać na specjalnie do tego stworzonym urządzeniu. I jeszcze w 2019 roku powstała aplikacja na Inkbooka, w zeszłym roku na Pocketbooka Onyxa, a właśnie teraz, dokładnie 27 października, wchodzi już aplikacja na Kindle, będzie już landing page, z którego ściągamy aplikację i przez którą jakby wgrywamy te e-booki na Kindle. Więc jest już ten Kindle, na który chyba wszyscy czekaliśmy, bo nie da się ukryć, że gdzieś tam chyba jest to najpopularniejszy czytnik wśród e-bookowców w tym kraju. Natomiast, co zaznaczam, w Empiku w sprzedaży przynajmniej w zeszłym roku i w tym jednak już przeważa powoli Pocketbook jako taki czytnik najbardziej popularny. No i po drugiej stronie tego kolejnym składnikiem w tym garze jest Platon. Tak, tak, tak. Dalej mieszamy. Wśród nowoczesnego czytelnika, o którym wspomniała Beata, który w nowoczesnej, pięknej bibliotece pobiera kody MPGO, pojawia się Platon, tak? Platon, który od 25 lat tworzy historię dystrybucji w Polsce. My naszą wiedzę na temat sprzedaży książek przyłożyliśmy na rynek bibliotek, co w tej chwili spowodowało, że zaufało nam prawie 3000 bibliotek w całej Polsce. Pochwalę się także, że w ciągu tych 3 ostatnich lat podwoiliśmy naszą sprzedaż książek do bibliotek. Zrobiliśmy to wszystko dzięki naszej wyjątkowej ofercie oraz dzięki naszemu podejściu do klienta. Postawiliśmy na serwis i to okazało się być strzałem w dziesiątkę, bo biblioteki po prostu czują się docenione, my z nimi rozmawiamy, one z nami, wiedzą, że po drugiej stronie jest osoba, a nie tylko jakiś automat i to okazało się po prostu takim czynnikiem naszego sukcesu. Ale nie tylko, bo zrobiliśmy też coś więcej niż sprzedaż książek. Zrozumieliśmy, że ten świat bibliotek w sensie taki trochę jest niedoceniony i potrzebuje naszego wsparcia. Dlatego postanowiliśmy wspierać ten świat bibliotek we wszystkich jego, no może nie we wszystkich, ale w jakichś tam aspektach. Pomagamy bibliotekom organizować spotkania autorskie, zostaliśmy mecenasem akcji oraz sponsorem nagród Noc Bibliotek. To już 3 raz. I w tym roku ta Noc Bibliotek w ogóle okazała się rekordowa, bo było tam prawie 1300 bibliotek na mapie i 1300 bibliotek wziął udział, więc także dziękuję za tak liczny udział w tej Nocy Bibliotek. Wspieramy także biblioteki w ich lokalnych działaniach, jak odjazdowy bibliotekarz, jak na przykład książka w metrze, tutaj może ktoś jest z Bielan. No mógłbym jeszcze długo wymieniać tutaj o te akcje, no po prostu pomagamy bibliotekom. Tu nie chodzi tylko o tą sprzedaż. Podsumuję to jednym zdaniem. Platon to więcej niż sprzedaż książek.
Okej, okay. Ja teraz się wtrącę i odpowiem na pytanie, bo dwa pytania się pojawiły. Pierwsze z nich, tak, Kindle właściwie, Empiko na Kindle działa już teraz, potrzebny jest po prostu plik instalacyjny, którego będzie można ściągnąć ze strony, która powstanie do 27 października. Natomiast jeżeli komuś bardzo zależy, żeby już teraz czytać na Kindle, to wystarczy do mnie napisać, ja na koniec podam swojego maila, wyślę plik instalacyjny, właściwie można korzystać już od tego momentu. Po prostu, no żeby wyjaśnić, jak na tym Kindle czytać, no to musieliśmy, no musimy stworzyć takiego landing page'a, gdzie będzie trochę, gdzie będzie ładnie wyjaśnione, jakie są po kolei kroki. Ale ta aplikacja już jest, już działa, więc jeżeli komuś bardzo zależy, mogą udostępnić ją wcześniej. I czy Epic Premium będzie również działał na Kindle? Odpowiedź brzmi tak, te e-booki, które dodamy sobie tutaj w Empik Go do naszej biblioteki, będziemy mogli zgrać sobie na Kindle. To chyba wszystkie pytania na razie. Tak. Chociaż tak. To chyba wszystkie. I przechodzimy dalej. Tak. Co wyróżnia pakiet Empik Go dla bibliotek? No tutaj już jakby łącząc te dwie rzeczy powstał ten pakiet Empik Go dla bibliotek. No i tutaj podzieliliśmy takie cechy tego pakietu z perspektywy użytkownika i perspektywy biblioteki. No i przede wszystkim, jeżeli chodzi o tego czytelnika, to jest to pełny dostęp do komercyjnej wersji Empik Go. Czyli ten dostęp niczym się nie różni niż jakby taki abonament, który ktoś sobie wykupuje niezależnie. Czyli mamy dostęp do wszystkich tych 35 tysięcy e-booków, 25 tysięcy audiobooków, podcastów, produkcji oryginalnych i wszelkie premiery po prostu są równo dla użytkownika komercyjnego Empik Go bibliotecznego. Nie ma tutaj żadnego opóźnienia. Aplikacja jest intuicyjna w obsłudze. Porównujemy się do konkurencji, sprawdzamy to i według App Store i Google Play'a Empik Go jest najlepiej ocenianą aplikacją z e-bookami i audiobookami w Polsce. Dostęp na wszystkich czytnikach, o czym już mówiliśmy, plus to, że jeden kod, który Państwo mogą rozdać, daje możliwość korzystania na dwóch urządzeniach. Więc mogę ja mieć po prostu telefon i tablet, a mogę drugi dostęp oddać komuś z rodziny i będziemy jednocześnie mogli korzystać z jednego dostępu. No i brak limitu stron podczas konsumpcji. Nie ma u nas czegoś takiego jak limit przeczytanych stron, to jest po prostu dostęp do pełnej oferty, bez limitowania. No ale z drugiej strony mamy perspektywę biblioteki. Perspektywa biblioteki, jakby korzyści z perspektywy biblioteki, to po pierwsze ten jeden przystanek, z którego można dokonać zarówno zakupu książek fizycznych, jak i abonamentów. Ponieważ te pakiety Go można zakupić na stronie platon.com.pl, więc po prostu nie musimy się gdzieś tam rozpraszać, tylko robiąc zakupy fizycznych książek, dorzucamy też pakiety Go, plus elastyczna oferta, ale myślę, że o ofercie dokładnie za chwilę opowie Radek. Opowiem. Ale to jeszcze tutaj, to jest twój slajd. Tak, teraz jeszcze jest mój slajd, bo właśnie trochę się pojawia pytań, ja się rozpraszam, ale to zaraz do nich wrócę. Jeszcze chciałam o jednej ważnej rzeczy powiedzieć, zanim powiem o ofercie. Mam już pierwsze zakupy tych naszych pakietów i przyznam, że trochę mnie zdziwiły wyniki, ponieważ jakoś byłam przekonana, że czytelnicy bibliotek raczej będą się kierować ku formatowi e-bookowemu. Natomiast pierwsze dane wskazują, że ponad 70% skonsumowanych treści to są audiobooki. I co ciekawe, to jest to bardzo podobna statystyka jak wśród takich komercyjnych użytkowników Empik Go. Spojrzeliśmy też na najpopularniejsze treści i wyszło, że dominuje literatura obyczajowa, kryminał i pozycje dla dzieci. I w tym zakresie po prostu to, co wynika tak naprawdę z tych danych, to to, że czytelnik bibliotek w Empik Go niczym nie różni się od takiego standardowego abonenta Empik Go, który co miesiąc opłaca sobie subskrypcję. Że również potrzebuje dostępu do tych treści troszkę bardziej rozrywkowych, lżejszych, do tych treści seryjnych i że, jak się okazało, bardzo lubi słuchać audiobooków. I tutaj widzę na pewno ten limit. Tak, jest limit, który nałożyliśmy i to jest 20 tytułów miesięcznie. Natomiast jest to limit, no według nas, bardzo trudny do skonsumowania, ponieważ to nie jest limit tytułów, które dodajemy do biblioteki. Możemy dodawać nieskończoną ilość tytułów do biblioteki, na przykład 100. I każdy z nich możemy zacząć. Póki nie przeczytamy go do 10%, to on nam nie wchodzi do tego limitu.
Dopiero wszystkie tytuły, które skonsumowaliśmy, przeczytaliśmy, przesłuchaliśmy, powyżej 10% wchodzą do tego limitu tych 20 tytułów. Co więcej, jeżeli mamy treści seryjne, przykładowo jakąś serię podcastu, to i ona ma 20 odcinków, to ona nie zjada nam tych 20 tytułów miesięcznie. Ona nam zjada tylko jeden, jako jedna seria podcastów. Więc naprawdę bardzo trudno jest skonsumować to tak, jakbyśmy przeczytali po prostu 20 książek miesięcznie. Oczywiście wiem, że są takie osoby, natomiast to jest naprawdę limit trudny do spełnienia i dotyczył on około 1% naszych abonentów. Musieliśmy po prostu ten limit nałożyć, bo no byliśmy w pewien sposób jakby troszkę oszukiwani. Okazało się, że dużo więcej osób korzystało z jednego dostępu i no i gdzieś ta konsumpcja była tak duża, że nie radziliśmy sobie z kosztami konsumpcji, które musieliśmy opłacić wydawcom. No to jest tak, jak mówię, te 20 tytułów miesięcznie, powyżej 10% konsumpcji. Myślę, że to jest naprawdę taki limit, który mało którego użytkownika, czytelnika rzeczywiście dotknie. Czyli to jest taka ochrona przed no jakby już oszustami trochę, tak? Żeby ludzie sobie nie wiem, jakoś 20 osób nagle nie korzystało z tego samego konta, tak? I żeby tak. Nie mogło czytać, dokładnie. Okay. Tak, i teraz już o kosztach, już jest drugie pytanie. Radek o tym powie. Właśnie już przechodzimy do sedna. Tak. Mamy dwa jakby sposoby zakupu Empik Go w Platonie. Ja chciałbym powiedzieć o tym drugim na początek zakupie, czy to o tym szybkim zakupie od ręki. I opowiem to na przykładzie, na takim przykładzie na historyjce, że na przykład pani Żaneta Zożarowa, nasz klient, wchodzi na www.platon.com.pl, wrzuca sobie książki do koszyka, przegląda nowości, ogląda newsletter, zapełnia koszyk, wchodzi w zakładkę kody Empik Go i tam jej się pojawiają 4 pakiety, 10, 20, 50 i 100 kodów do wykorzystania, 100 kodów tam, kodów Empik Go. Idzie do koszyka, realizuje zamówienie, książki otrzymuje na następny dzień, a kody może przekazywać czytelnikom w następnym miesiącu, czyli od 1 listopada może je im wydawać i od 1 listopada czytelnicy mogą je aktywować. To jest taki szybki zakup od ręki, który wdrożyliśmy, bo uznaliśmy, że no jest on potrzebny. No i drugi sposób współpracy to jest szersza współpraca w oparciu o umowę. Tutaj możemy mówić także o konsorcjach. Sposób zakupu, no to wygląda tak, że kontaktują się Państwo z nami, czyli z Platonem, ustalamy zakres czasowy, czyli jak długo ma trwać ta umowa, ile kodów Państwo potrzebują i my na tej podstawie tworzymy dla Państwa jakąś ofertę, podpisujemy umowę i kody są przesyłane do Państwa. Jeszcze chciałbym tutaj wrócić do tego szybkiego zakupu. Zrobiliśmy to dlatego, żeby obniżyć taki próg wejścia biblioteki w to nowoczesne czytelnictwo, bo pakiet 10 kodów można już kupić za około 250 zł. Fakt, to może wydawać się dużo za kod, ale wydaje nam się, że takie wejście za 250 zł, przetestowanie tego Empik Go naprawdę jest bardzo dobrą ceną. My zauważyliśmy, że biblioteki, które u nas zaczęły kupować, właśnie zaczynały od tych 10 kodów, by w kolejnym miesiącu kupić 20, a nawet 50. Więc ta taka dyszka na początek wydaje nam się być idealna. O, twój slajd, Beato. Tak, już jestem. Widzę tutaj pytania, jeszcze wcześniej było, czy jest dostępna lista wydawnictw. Tak, Radek w prezentacji, którą ma bezpośrednio dla bibliotek, jest ta lista. Tutaj akurat jej nie wrzuciłam, teraz nawet próbowałam na szybko przekleić, ale niestety nie zdążyłam. Generalnie, no żebyśmy też mieli jasność, no wiem, że Państwo znacie też naszego konkurenta Legimi i korzystacie z jego usług. Generalnie jest tak, że nasza oferta w większości się pokrywa, oni nie mają GWF-u, my nie mamy PDW, my z PDW rozmawiamy, jesteśmy w rozmowach i liczymy, że niebawem będziemy mogli pochwalić się tą radosną informacją, że tytuły PDW również
będą dostępne w abonamencie MPIC GO. Natomiast na ten moment jeszcze tego PDW nie ma. Natomiast no, mamy ten GWF, który jest czymś, czego nie ma konkurencja. No i przede wszystkim mamy te tytuły oryginalne, mamy dużo więcej audiobooków, które, jak przynajmniej pokazują statystyki, są konsumowane w większości. Jeszcze jest pytanie o koszt usług. Tak, koszt usługi. Ceny pakietów są, im więcej kodów bierzemy, tym oczywiście jest taniej, ale za 10 kodów, najmniejszy pakiet 10 kodów możemy kupić za 251 zł 99 groszy, o czym mówił Radek. I to jest taki, zależało nam na tym właśnie, żeby ten próg wejścia był niski. Żebyście Państwo nie musieli obligować się na jakieś tam ogromne ilości przez wiele miesięcy, tylko mogli po prostu sprawdzić, kupić te 10 kodów, wydać te 250 zł i sprawdzić, czy właśnie czytelnicy tego rzeczywiście oczekują i tego chcą. I na tym nam zależało. I dlatego nam jakby cały czas tu mówimy o tej elastyczności oferty, bo kupując przez platon.pl ten pakiet, nie podpisują Państwo żadnej umowy, po prostu kupujecie kody na miesiąc. No i tak jak na przykład dzisiaj byśmy kupowali, to są kody dostępne już na listopad, zawsze na miesiąc do przodu. I właśnie tutaj chciałam tylko szybko pokazać, jak prosto wygląda zakup kodów przez platon.pl. Wchodzimy na stronę, wybieramy interesujący nas pakiet z tej listy, którą wcześniej pokazywał Radek. Kupujemy kody i decydujemy, w jaki sposób przekazujemy je czytelnikom, a na koniec dostajemy raporty dwa razy w miesiącu. I tym się trochę chcieliśmy pochwalić, ponieważ zakupione przez nas kody są widoczne po prostu w panelu Platona. Jest tu zakładka kody MPIC GO i widzimy, jeszcze raz mogę prosić o koszty, 251 zł 99 groszy za najmniejszy pakiet 10 kodów. Jest możliwy zakup przez konsorcja i wtedy już rozmawiamy na pewno o większych ilościach, więc jest to taki zakup już wtedy poza tymi pakietami i niezależne negocjacje tutaj z Radkiem, który po prostu przygotuje jak najlepszą ofertę. Nie są to łatwe negocjacje. Tak, ale już szybko przejdę, bo chciałam tylko powiedzieć, właśnie cały czas wrócić do tego wątku, że jest łatwo. Tutaj mamy już nasz panel Platona. Widzimy, że to tylko skończę jeszcze. Widzimy, że mamy tutaj listę kodów, które zakupiliśmy i mamy dwie opcje do wyboru, albo drukuj i tutaj wtedy klikamy w jedną ikonkę, drukuje się kod już z instrukcją, odpowiedni kod dla użytkownika i możemy go wręczyć, albo wybieramy opcję wyślij mailem i wtedy wpisujemy maila i wysyłamy dla naszego czytelnika już mailem ten kod razem z instrukcją. Co ważne, też dostajemy od razu status, że dany kod został wydrukowany 25 lutego, co jest ważne, bo na przykład jeżeli, nie wiem, jest akurat inna zmiana, przychodzi kto inny do pracy, to przynajmniej wie, że kod pierwszy jest już drugi, trzeci, czwarty jest już niedostępny, został już wydrukowany lub wysłany mailowo do czytelnika. Więc na tym nam zależało, żeby była ta informacja. Przepraszam, nie skończyłaś, bo tutaj chciałbym na jedno pytanie odpowiedzieć. No to odpowiedz. Bo jest, czy jest, pani Agnieszka zadała pytanie, czy jest możliwość zakupu kodów przez konsorcje biblioteczne? Tak, jest. Pracujemy nad tym, rozmawiamy z bibliotekami wojewódzkimi, więc jeżeli są Państwo zainteresowani MPIC GO i zakupem przez konsorcjum, no to wtedy proszę kontaktować się z Państwa biblioteką wojewódzką albo biblioteką, która organizowała to konsorcjum. Ale pewnie niedługo tutaj pojawią się nowe konsorcja. Tak, a odnośnie panelu, na ten moment jeszcze nie ma panelu bibliotekarza, na ten moment są po prostu dwa razy w miesiącu wysyłane raporty lub w razie potrzeby częściej. Natomiast myślimy o tym i będziemy się starali jak najbardziej to automatyzować, tak żeby każdy bibliotekarz mógł na bieżąco śledzić swoje. A jedno pytanie do pani Izabeli. W takim układzie to jakie raporty byłyby potrzebne? Albo to zrobimy później. To zrobimy może na koniec, tak, bo tak. Już skończymy slajdy, będziemy mieli jakiś ciąg myślowy, a potem już sobie podpowiadamy. Tak. No bo tu właśnie trochę o raportach, o tym, co pokazujemy. Standardowo w raportach wysyłamy, po pierwsze, z danej puli, jakie było wykorzystanie kodu, ile kodów zostało wykorzystanych przez czytelników. Po drugie, widzimy, ile tytułów było dodanych do biblioteki w podziale na audiobooki i e-booki, tak żeby widzieć trochę, jak różne formaty nam działają.
Widzimy, ile tytułów zostało skonsumowanych, czyli już przeczytanych, przesłuchanych, również w podziale na audiobooki i e-booki oraz w podziale na miesiące. I widzimy najpopularniejsze kategorie w podziale na format, na e-booki, na audiobooki. Jeżeli jest potrzeba, możemy wysyłać też listę tytułów najchętniej słuchanych, co może być oczywiście wskazówką do tego, jakie zakupy też w książce fizycznej robić, bo będziemy wiedzieli, co się czyta najchętniej. Jeżeli jest potrzebne, możemy dawać status wykorzystania odpowiednich kodów. Na przykład mają Państwo jeden kod, który 1 października daliście Państwo czytelnikowi i który nie został wykorzystany, więc myślę, że po 2-3 tygodniach spokojnie można ten kod rozdać kolejnej osobie, bo widać było, że tamta osoba już raczej tego kodu nie wykorzysta. No 10 kodów to jest raczej 10 osób, chyba że te osoby podzielą się dostępem i będą korzystały po 2 z danego kodu. Biblioteki kupujące w Platonie. Pani Katarzyna, no na stronie Platona jest zakładka kody MPGO i tam można, może Pani już nawet teraz kliknąć, kupić te kody i korzystać z MPGO. Tylko to będą kody dopiero na listopad. Więc jak Pani je kupi teraz, to dopiero w listopadzie będzie mogła Pani je wydać czytelnikom. Tak, jeszcze szybko chcieliśmy powiedzieć, jak to działa z perspektywy użytkownika, bo jest to proste. Odbieramy kod w bibliotece, wpisujemy na mpik.com/biblioteki/kod nasz kod otrzymany, logujemy się lub zakładamy konto na mpik.com i pobieramy aplikację i korzystamy. Więc jeżeli chodzi o czytelnika, to są dosłownie 4 kroki i dostaje on pełen dostęp do komercyjnej takiej wersji aplikacji mpik.com bez żadnych takich dodatkowych ograniczeń. Nawet jeżeli mówiliśmy o tych 20 tytułach miesięcznie, to są to standardowe ograniczenia w komercyjnej aplikacji MPGO, dlatego one zostały też skopiowane tutaj. Natomiast nie ma żadnych dodatkowych ograniczeń. Co więcej, nawet jest trochę więcej jakby takich udogodnień, no bo generalnie każdy użytkownik MPGO musi po prostu podpiąć kartę płatniczą w trakcie rejestracji. Tutaj, w związku z tym, że to są kody od bibliotek, w ogóle nie ma żadnej mowy o karcie płatniczej, żeby tego użytkownika nie wytrącać gdzieś tam, więc zmieniliśmy w ogóle flow, cały proces wykorzystania kodu, żeby był prostszy i żeby nie odstraszał czytelnika. Czy kody są na miesiąc? Tak, kody są miesięczne. Oczywiście możemy robić kody na dłuższy okres, ale to już są te niezależne ceny, ponieważ no, bardzo trudno jest nam zrobić pakiety na różne długości trwania abonamentu, na różne miesiące i na różne ilości. Więc jeżeli Państwo zapytanie jest niestandardowe, to będziemy je rozpatrywać po prostu niezależnie. Okej. To ja jeszcze wspomnę tutaj o tym slajdzie, że będziemy, jeżeli Państwo zakupią te kody, to będziemy Państwa wspierać marketingowo. Posiadamy plakaty i ulotki, dzięki którym, mam nadzieję, będą mogli Państwo łatwiej i szybciej rozreklamować te kody wśród Państwa czytelników. Wszystko to, żeby było Państwu łatwiej. Tak. Tak, to są te materiały marketingowe, o których powiedział Radek. Tutaj jest właśnie plakat i taka ulotka. My to mamy już wydrukowane, czeka sobie spokojnie na to, żeby być wysłane do bibliotek, które zakupią kody. I teraz, czy można czytać na Kindlu? Tak, od 27 października oficjalnie, ale jeżeli Państwu zależy szybciej, to możemy już dziś wysłać pliki instalacyjne, dzięki któremu już można przerzucać e-booki na Kindle. Okej, bo tutaj tak, ja chciałbym jedno tak wyprostować, bo czytelnik to jest jakby konto na Empiku i to do tego konta na Empiku wpisuje się kod i jeżeli druga osoba chce korzystać z Empik Go, to też musi się zalogować na to samo konto. Wyprostuj mnie. Jeżeli... Tak, dobrze mówisz. Tak, więc jeżeli na przykład bardzo by nam zależało, żeby 2 czytelników korzystało z jednego konta, no to musieliby mieć po prostu takie wspólne MPIK-owe konto założone, tak? Bo to jest jeden kod, można wykorzystać raz, tylko później korzystać można na 2 urządzeniach. Mhm. Więc tak to by wyglądało. Jeszcze mogę... Czy biblioteki będą dostawać informacje, czy dany kod został wykorzystany, czy nie? Jeżeli potrzebują takich informacji, to jak najbardziej mogę to bardzo szybko sprawdzić i Państwu wysłać.
Ja co dwa razy w miesiącu wysyłam bezpośrednio, ja, Beata Nawalska, wysyłam raporty bibliotekom, które zakupiły kody, więc po prostu w odpowiedzi można mi napisać, że potrzebuję jeszcze takie, takie dane i ja te dane dla Państwa wyciągnę. Tutaj jeszcze było pytanie, czy jest możliwość wygenerowania top listy e-booków i audiobooków? Tak, też możemy to zrobić. Też możemy, tylko że no to ma sens tylko jak jest trochę więcej użytkowników, więcej czytelników, bo jak próbujemy na małej bazie to zrobić, typu nie wiem, 20 osób, mamy 20 kodów, 20 osób korzysta, to jest bardzo dużo e-booków i audiobooków z ilością 1, bo po prostu tam jest tak duża oferta, że może się zdarzyć, że każdy czyta sobie trochę co innego. I tylko wtedy, kiedy mamy trochę większą skalę tych czytelników, da się rzeczywiście znaleźć jakieś top tytuły, które się gdzieś wyróżniają na tle innych. Bo naprawdę, jak próbowaliśmy tak przy pierwszych zamówieniach, no to często było tak, że po prostu topka to były te, które były przez dwóch czytelników czytane, a reszta to była pojedyncza. Po prostu no, duża oferta sprawia też to, że większe jest rozdrobnienie wśród czytelników. No i każdy znajduje coś dla siebie i po prostu czyta coś swojego. Nie zawsze to są nowości, jakieś takie bestsellery. Okej, to czy otrzymamy Państwa prezentację na maila? Z tego co wiem, tutaj bezpośrednio nie jest to przewidziane, ale jeżeli dostanę listę mailową od tutaj organizatorów, to ja mogę tą prezentację jak najbardziej wysłać. Więc nie obiecuję, ale zaraz tutaj po spotkaniu poproszę organizatorów i jeżeli dostanę Państwa listę mailową, to na pewno... Dla Pani Moniki możemy wysłać. Tak mi się wydaje. Radek to na pewno ma kontakty, a ja, jeżeli chodzi do wszystkich, no to zobaczymy, czy mi się uda. Powinno się udać. Jeszcze jakieś pytanie, czy można czytać na czytnika Kindle, to już było. Tutaj Pani Kasia znowu pyta, czy aktywniony kod jest na 30 dni. No to tak, jeżeli aktywuje go Pani 4 listopada, to będzie przez 30 dni aktywny. Listopada. Od 4 tak. do 3 grudnia. Tak. A jeżeli aktywuje Pani ostatniego listopada, to jeszcze przez większość grudnia, bo to się liczy zawsze 30 dni od daty aktywacji. Mhm, dokładnie. Dobrze, postaram się wysłać prezentację dla wszystkich. Tak, i to właściwie od nas tyle. Jeszcze może ja podsumuję trochę to, co powiedzieliśmy, a Państwo w międzyczasie, jeżeli mają jakieś pytania, to proszę pisać, to jeszcze odpowiemy. Ja chciałam tylko tak naprawdę w 4 punktach podsumować to, co chcieliśmy tutaj z Radkiem przekazać. Po pierwsze to, że no rośnie popularność formatów cyfrowych. I to widać w sprzedaży właściwie na każdym pewnie, na każdej stronie, gdzie tylko te e-booki, audiobooki są sprzedawane. Po drugie, Polacy przekonują się do abonamentów, do subskrypcji. Cenią sobie w subskrypcji to, że mogą korzystać z nich tyle, ile chcą, w każdym momencie i właściwie kiedy chcą, tak? Że ta subskrypcja i ten abonament daje im taką wygodę korzystania w każdym momencie. I to jest taki drugi punkt. Trzeci to, co już mówiliśmy, to taki trzeci ważny punkt to, że użytkownik biblioteki niczym nie różni się od komercyjnego użytkownika naszej aplikacji. Że ma takie same potrzeby, że również lubi format audio, że korzysta z niego dość intensywnie, że gdzieś tam też chętnie posłucha tych treści trochę bardziej rozrywkowych. I ostatni punkt, że mamy ten nasz abonament do bibliotek i w tym abonamencie zależało nam, żeby z perspektywy biblioteki dać Państwu jak najbardziej elastyczną ofertę, żeby już za niewielką kwotę mogli Państwo przetestować, czy w ogóle takie rozwiązanie Państwa czytelników usatysfakcjonuje, a z drugiej strony dla czytelnika, żeby on nie odczuł w żaden sposób, że ten dostęp różni się czymkolwiek od naszego standardowego dostępu. Że e-book dla bibliotek jest czymśkolwiek dla użytkownika gorsze niż zwykły komercyjny dostęp. I to są chyba takie 4 punkty, które są takim naszym podsumowaniem. Co ważne, proszę się kontaktować z nami w razie jakichkolwiek pytań, albo beata.nowalska@mpik.com, albo ebooki@platon.com.pl. ebook@platon.com.pl, tak. Tak, po więcej informacji, ale jeszcze mamy pytanie, więc jeszcze przejdźmy razem, mamy jeszcze pilnujesz. Jeszcze ja chciałbym podziękować za uczestnictwo w tym webinarze. Mam nadzieję, że no, Platon w tej chwili stanie się takim
ważną hurtownią, która ma szeroką ofertę dla bibliotek, bo w tej chwili mamy książki, mamy audiobooki, mamy też ArtPub, z którego korzystają biblioteki, no i do tego wszystkiego dochodzi Empik, więc myślę, że to jest już wszystko, co możemy mieć i to jest wszystko, co biblioteki w tej chwili potrzebują. Dziękuję. I no i teraz musimy się cofnąć do pytań. Tak, czy jest możliwość otrzymania certyfikatu? Nie przewidywaliśmy certyfikatów, ale jak komuś bardzo zależy, to spróbujemy na papierze firmowym coś przygotować. To proszę się wtedy odezwać na maila. Prezentację wysilamy. I jeszcze jest, tak, ktoś tu pytał właśnie o to, co zrobić z kodem. Wchodzi Pani w panel Platona, jest tam taka sekcja kody Empik Go. I przy danym kodzie ma Pani możliwość albo drukowania, albo wysyłki na maila. I tak, którekolwiek Pani nie kliknie, to jeżeli kliknie Pani w druk, to będzie Pani od razu miała już przygotowaną kartkę do wydruku ze wszystkimi informacjami. Proszę się nie śledź certyfikatu, no takie było pytanie. A jeżeli wybiorą Państwo tą drugą opcję, czyli wysłanie mailem, to też pojawia się gotowy szablon maila z instrukcją, jak ten kod wykorzystać. Więc jest to tak rozwiązane, żeby z Państwa strony wymagało jak najmniej nakładu. Nie, no za dużo tych certyfikatów, jestem przerażona. Nic nie będę robiła, tylko pisała te certyfikaty po prostu. Podaj też tutaj swojego maila może, żeby już był taki na piśmie, że tak powiem. Nie wiem, czy jeszcze jakieś pytanie nam umknęło? Czy na jednym koncie dwóch czytelników może czytać jednocześnie? Tak. Tak, uważam. Tak. Dwa urządzenia mogą być podłączone. I jeszcze powiemy o Kindlu. Kindle oficjalnie od 27 października. Jeżeli komuś teraz zależy, to proszę napisać do Pani Beaty. Ona prześle pliki instalacyjne, które można tam uruchomić na Kindlu. I wtedy będzie to działało. Kody można kupić w Platonie, platon.com.pl. Nasi klienci o tym wiedzą. Ci, którzy nie wiedzą, zapraszam do rejestracji. Chyba wszystkie pytania. Jeżeli jakieś pytanie pominęliśmy, to proszę tutaj jeszcze je raz napisać. To postaramy się odpowiedzieć. Nie proszę. Okej. Dobrze, ja na pewno wyślę prezentację, postaram się wysłać wszystkim co do zasady, a certyfikat muszę najpierw opracować samodzielnie tutaj na papierze firmowym, więc mam nadzieję, że gdzieś tam za chwilę będę mogła spisać sobie wszystkie te adresy z maila. Mamy pytanie, czy jest możliwość pozyskania zbiorczej listy kodów w jednym dokumencie? Wiesz co, musielibyśmy zajrzeć na ten panel Platona. Myślę, że pewnie da się ściągnąć je naraz, ale to byśmy musieli sprawdzić. Ale chodzi, bo to pytanie, czy chodzi z Platona, czy chodzi tak ogólnie, żeby otrzymać listę kodów. Można wygenerować plik Excela ze strony Platona, tak? Więc tam po prostu się zaznacza wszystkie kody i generuje się. Zakup albo z konta Platona, albo jeżeli zamówienie jest większe niż te 100 kodów, albo jakiś na dłuższy okres, to wtedy przez Radka. Bo wtedy dostosujemy ofertę po prostu pod Państwa potrzeby. Przykładowo, nie wiem, 200 kodów co miesiąc przez najbliższy rok. No i wtedy to zamówienie jest niestandardowe, ono idzie bezpośrednio do Radka. Ale jeżeli to jest zakup na przyszły miesiąc 20 kodów, to bezpośrednio z panelu Platon.pl. Czy planują Państwo powtórzyć ten webinar? No wiedzą Państwo, no my jesteśmy tutaj częścią wirtualnych targów książki. Na pewno powtórzymy, w związku z popularnością, to na pewno powtórzymy na następnych targach książki, czyli tych majowych. Trzeba rozważyć taką może propozycję. To myślę, to już Radek dla nas do przemyślenia, w jakiej formie i gdzie, pewnie już nie w tej platformie, ale niezależnie gdzieś byśmy mogli zorganizować. Przemyślimy to. Na pewno jeszcze będziemy mogli o tym porozmawiać. Za jakiś czas na pewno będziemy mieli też więcej danych, więcej wniosków i być może tutaj sobie podyskutujemy już na jakimś takim
no już większej poziomie znajomości tego produktu, jeżeli Państwo w międzyczasie zdążycie go przetestować. O, dokładnie. Wtedy będziemy mieli jakiś taki feedback, że tak powiem, tak? No ja pozdrawiam tutaj no, Lubliniec, Krotoszyn, Borklinie. Ojejku, bardzo mi miło, naprawdę cieszę się, że taki odzew był. Jestem po prostu dumny z siebie, dumny z Państwa też, że tutaj wzięliście w tym udział. Naprawdę. Mam nadzieję, że nasza wiedza, którą tutaj przekazaliśmy, będzie dla Państwa użyteczna, że te pytania, które zadaliście i te odpowiedzi, które Państwu przekazaliśmy, wszystkie tutaj jakieś nieścisłości wyjaśnią. No i dziękujemy. Tak, bardzo dziękujemy. I mam nadzieję, że niebawem wracamy z materiałami. Tak. Jeżeli będziemy robić jeszcze taki webinar, to damy Państwu na pewno znać. Pozdrawiamy. Dobra, ja to nie mogę się rozłączyć, bo jest tyle ludzi ze Szczecina. Okej, dobrze. Dobrze.